Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie. Turniej kandydatów się już rozpoczął i gra w nim Jan Krzysztof Duda. Oczywiście ten zawodnik stoi przed wielką szansą, aby zagrać mecz o tytuł mistrza świata z Magnusem Karelsenem. Przypomnę, że w turnieju kandydatów tylko jedna osoba z ośmiu, która wygrywa ten turniej, będzie miała tę przepustkę. Dużo się będzie działo, dużo mam dla Was niespodzianek i prezentów w tym, w tym odcinku oraz w całym cyklu turnieju kandydatów. Otóż partnerem tej transmisji jest Lenovo, które wspiera technologicznie Janka i Lenovo przygotowało dużo niespodzianek dla Was, dla kibiców i już śpieszę z informacjami. Otóż będą do rozdania koszulki. Mam taką jedną tutaj na sobie. Kibicujemy Jan Krzysztof Duda. Są różne rozmiary. Będzie można taką koszulkę wygrać oraz kubeczki życie jasna, mamy tutaj kubeczki z, no, z, Jan, z kibicujemy Jankowi e, oraz podkładki do myszek, są to takie nagrody, e, fajne upominki myślę, przez pierwszy tydzień rozdamy ich dużo, mam ich 35 do rozdania e, i jak można zdobyć te nagrody? Otóż pod tym odcinkiem można napisać jakiś fajny komentarz, jak kibicujecie Jankowi lub hasło, jak kibicujecie Jankowi. I myślę, że damy sobie czas do 19 czerwca, czyli do jutra, do godziny 14 i wybiorę najlepszy komentarz wraz tutaj z ekipą z Lenowo i na bieżąco będę się odzywał do tych osób, które zwyciężą. Codziennie będą takie konkursy, więc polecam śledzić filmiki z analizami oraz fanpage'a Szachuś na Facebooku, gdyż tam opiszę dokładnie konkurs, w którym główną nagrodą będzie do wygrania tablet M10 trzeciej generacji, którego jeszcze nie ma na rynku, więc warto o to powalczyć, ale jak zdobyć ten tablet, to wszystko napiszę na fanpage'u, będę o tym też przypominał. Tutaj Lenovo właśnie piękne nagrody zaprezentowało podczas tego turnieju. Fajnie, to troszkę mam nadzieję nas zaangażuje, zmobilizuje. Mocno trzymajmy kciuki za Jan. I przejdę już do analizy pierwszej rundy, pierwszej partii Janek. Tutaj zmierzył się z raportem Richardem, gra białymi, i rozpoczął ruchem E4. Na co już nie Węgier, bo teraz ma Federację Rumuńską? Zagrał C5, Skoczek na F3. Posunięcie E6, Janek zagrywa. Posunięcie D4, bicie, bicie. To jest obrona sycylijska, wszystko normalne. Skoczek C6. I teraz. Nasz rodak zaskakuje. No, z tego co wiem, to zresztą po zdjęciach widać, że z Jankiem współpracuje na tym turnieju Grzegorz Gajewski, arcymistrz oraz Kamil Mitoń, arcymistrz również i panowie chyba przygotowali tutaj szereg niespodzianek, gdyż w piątym ruchu prawdopodobnie zaskoczył przeciwnika i zagrał gońce w 4 Od razu powiem, że jest to posunięcie nie jakieś super wybitne, ale o co chodzi w tym całym zagraniu? Przede wszystkim na pewno Janek chce troszeczkę zejść z głównych ścieżek w wariancie obrony sycylijskiej i przeciwnika troszeczkę zamieszać. I myślę, że to się udało, gdyż jest to bardzo rzadki ruch, kilkunasto, chyba czternasty... W w kolejności, jeśli chodzi o propozycję silnika Stockfish, co to jest bardzo ciekawe. No i na czym to polega? Goniec f4, przede wszystkim schodzimy ścieżek. Nie można zagrać e5, co się oczywiście narzuca, bo bijemy tutaj, atakujemy z tempem i odbijamy pionka, więc zdobywamy pionka, więc białe miałyby tutaj dużo możliwości znaczy praktycznie już by wygrały na tym poziomie, więc w tej sytuacji raport zagrał D6 i to jest oczywiście dobra reakcja, Janek zbił od razu skoczka, po wybiciu zagrał goniec D3 wyprowadzając figurę, przygotowując roszadę, skoczek zagrał na E7 no i posunięcie C4, gryzące oczywiście, taka trochę powstaje struktura Maroczego i posunięcie G6, ale zwrócimy sobie uwagę, co by, co by było, no bo to Trzeba, no ja bym nie był sobą, ale to też trzeba zaznaczyć, jak czarne na przykład by zagrały ruch C5. Dlaczego ja tak to zaznaczam? Dlatego, że pionek bardzo dobrze trzyma centrum i e, można by potem na przykład zagrać E5, a można by też zagrać G6, goniec G7 i tutaj po diagonali fajnie działać i wstawić przede wszystkim po ruchu C5 skoczka na C6. I ten skoczek z pionkami bardzo dobrze by sobie radził. No właśnie, po takim ruchu Janek, przypuszczam, że miał przygotowane takie zagranie jak E5, albo może wyprowadził normalnie figurę, tego nie wiem. Ale E5 wygląda sensowniej, na przykład po wybiciu, e, można by było wtrącić goniec E4, wymiana hetmanów mogłaby nastąpić i powierza b 8 goniec E5 z obroną, z atakiem. No, pozycja białych tutaj jest co najmniej piękna. <laughs> źle to brzmi, dobrze to brzmi, ale y, jest dobra, po prostu jest dobra rozwojowa i na pewno y, wybiłaby z rytmu przeciwnika. Ale. Tak nie było, czarne zagrały G6, na co Janek zagrał e, znowu chyba niespodziewany ruch, e, ja nie wiem, gdzie tu się teoria teraz kończy, gdzie się już zaczyna, ciężko stwierdzić, ale oglądało się to wybitnie i tutaj c zagrał e, nasz Rodak o co chodzi w tym posunięciu. Jeżeli byłoby wybicie, to jest po prostu goniec E5 z atakiem na, wieżą, na wieżę i po wieża G8 jest zderoszowany król z E8, więc oddanie tego pionka, to jest tylko czysty zabieg kosmetyczny, te pionki zdwojone fatalnie już by tutaj stały, bardzo łatwo by je na przykład można było w przyszłości atakować wieżą bądź hetmanem, to już jest kwestia dalszych posunięć dosyć prostych, na tym poziomie to na pewno C5, ale czarne zagrały E5, na co Janek Goniec G5 powiązał tutaj przeciwnika i zobaczcie, taki układ stoi na szachownicy. Dosyć dobry białymi, no bo tu jest król bezpieczny, on no, zaraz się ruszuje i już zaczyna być centrum nadgryzane. Goniec zagrał na G7, no i to jest ruch, wydawałoby się, że taki dobry, ale białe tu już uzyskują bardzo dużą przewagę i Janek to realizuje. Zbił na D6, Hetman zbił pionka i po prostu Roszada. Duża przewaga. Dlaczego ja tak mówię, skoro teraz można powiedzieć, że się nic nie dzieje? Otóż zwróćmy uwagę na strukturę pionów. Pionek C6 jest przede wszystkim słabością, a tu pionki są złączone. Goniec G7 strzela w swojego piona, więc żadnych perspektyw. Mi się skoczek z E7 bardzo nie podoba, bo on też nie ma dobrych zagrań. Można powiedzieć, że tutaj Janek ma dużą przewagę i tak faktycznie jest. Goniec zagrał na E6. No, i skoczek na A3. Można byłoby się pewnie pokusić tutaj o na przykład plan Hetman C2, żeby już tego piona tutaj mieć na oku, i wprowadzić wieżę na D1, żeby już tego Hetmana stąd powoli zacząć wyganiać. A czasami skoczek może przejdzie przez D2 na C4, może przez C3 na A4. Możliwości jest multum. Jednak tutaj Janek wybiera skoczek na A3, wieża na D8 i goniec na E2. Świadoma wymiana Hetmanów. No, Hetman wybija, wieża wybija. Wieża wybija i przechodzimy do bardzo ważnego momentu, bo teraz można wybić wieżę gońcem albo wieżą. Które zagranie jest lepsze? Otóż e, powiem tak. Jan Krzysztof Duda zbił wieżę gońcem, nie chcąc stracić pionka na A2. I to e, nie jest oczywiście złe posunięcie, jak najbardziej dobre, bo pozycja jest nadal na plus dla białych. Ocena jest całkiem okej, okay. ale Wybicie wieżą byłoby chyba lepsze z tego, co podpowiadają programy. Na tym poziomie programy tutaj muszą pomagać podczas analizy. Zobaczcie, że jeżeli czarne by wzięły tego pionka, bo tylko taka jest obawa, no to mógłby nastąpić fantastyczny ruch białymi. Kapitalny, trudny zarazem, ale na tym poziomie może nie aż tak. Jest to posunięcie skoczek B. Tak, podstawiamy skoczka pod pionka. I co by się tu działo? No, jeżeli byłoby bicie, to wybijamy król F8 i dajemy mata, punkt byłby w tabelce. No ale tak nie było, oczywiście. Yy, ale teoretycznie, jakby skoczek zagrał na B5, to jeszcze są oczywiście inne możliwości czarnymi. Czarne mogłyby, mm, powiedzmy. Zobaczcie, bo na przykład y, po ruchu F6 białe by dały szacha. Ten król jak idzie na F8, to w ogóle jest tutaj. No tragedia, bo wystarczy na przykład zagrać gońcem na E3 i atakujemy w pionka. Pionka za chwilę odzyskamy. Wieża bardzo aktywna by była, a król pff, zablokowany, wieża zablokowana. Skoczek D6 zrobił robotę niesamowitą. Mógłby zrobić oczywiście. Ale po tym ruchu też król mógłby zagrać na D7 i teoretycznie wchodzi pod wieżę, tylko że trzeba to ładnie wykorzystać. I nie jest to ruch skoczek na F7, chociaż ten ruch według silników też jest w porządku, bo bierzemy wieżę. Ale jest trochę lepszy, taki bardziej praktyczny. Zobaczcie, że skoczek B7 byłoby ciekawy. Dlaczego? A dlatego, że na przykład jak król idzie na C7, to jest jeden z wariantów, tutaj można by się bardzo zagłębiać, tu jest atak na gońca, więc goniec mógłby wrócić. Co ciekawe, jeżeli król by skoczka wziął, wieża D7, wkrótce 8 bijemy. I mimo pionka mniej chwilowo u białych, rekompensata jest kapitalna białymi. Gońce są potworami, wieża na siódemce, robi robotę. To jest wygrana pozycja białych. Byłaby oczywiście. No, moi drodzy, ale przejdźmy do partii. Janek, jednak tutaj zbił gońcem na D1. Król zagrał na D7, bo w końcówce już Roszada jest nie, nie, niekoniecznie potrzebna. Goniec na E2, Skoczek C8, wieża dała szacha. Ja teraz troszeczkę szybciej przestawiam, gdyż te posunięcia i białymi i czarnymi są w, w względnie dobre. Z jednej i z drugiej strony. Goniec C4 bardzo ciekawe, strategiczne, dobre zagranie. Dlatego, że po wymianie gońców tutaj białe by stały bardzo wygodnie z uwagi na to, że jest pionek na czarnym polu i goniec czarnopolowy u białych. Łatwiej to atakować. Skoczek też dobrze kontroluje te pola, gdzie skoczek mógłby zagrać. Więc tutaj białe by stały nadal wygodnie, myślę. I co dalej? W tej sytuacji goniec jednak zagrał na G4. F3 ze strony białych. F6, ruch wtrącony. No i goniec wrócił, goniec wrócił na D7. Cały czas y, widzimy to gołym okiem, że pozycja białych jest bardzo przyjemna. Ale żeby wygrać tę pozycję, no to wiecie, trzeba się jeszcze bardzo, bardzo natrudzić. Nie są to proste rzeczy w szachach. Goniec zagrał na E2. No i ktoś by powiedział, dlaczego Goniec wrócił na E2 z aktywnej pozycji. Może czasami jest tak, że skoczek chce wejść na C4. Y, Ciężko stwierdzić może wieża C1 Nie wiem co Janek miał tutaj na myśli Zobaczymy co się działo dalej H5 nastąpiło po stronie czarnych Skoczek zagrał na C2 No właśnie to jest zaskakujący ruch dla mnie przynajmniej Nie wiem w jakim, z jakim planem Może po prostu na B4 Może tutaj, może tam potem Ciężko powiedzieć, nie wiem Piszcie w komentarzach Tutaj goniec zagrał na F8 Posunięcie A3, ograniczenie gońca oczywiście Posunięcie A5 Król F1 do centrum Goniec E6, no i tutaj czarne powoli zaczynają stabilizować swoje figury. Goniec D2 i król broni Pionka. No tak wygląda to bardzo dziwnie, ale u czarnych zaczyna się to wszystko powoli trzymać. Skoczek na E3. Teraz już widzimy, jaki miał plan Janek z tym skoczkiem z C2. Chciał zagrać na. E3, ale skoczek pamiętajmy, że z A3 mógł zagrać na C4. Ja wiem, że troszkę to brzmi wszystko skomplikowanie, tylko ja się tak właśnie zastanawiam, jakie tutaj miał na myśli autor te posunięcia, jakie plany dokładnie. No, trzeba spytać samego Jana Krzysztofa Dudę. Skoczek na E3, i teraz tak, skoczek zagrał na D6, wieża C1, czyli tam jakieś podparcie na tego pionka, a posunięcie C5, goniec E1. Goniec na H6, no próba Tutaj związania oczywiście, wieża D1 Widzimy, że jeżeli będzie bicie No to e, oczywiście wieża Odbija tutaj e, i wygrywamy białymi Więc w tej sytuacji wieża zagrała Na D8 e, I skoczek na D5 No oczywiście z atakiem na pionka tutaj czarne Pokosiły się o zbicie Goniec zagrał na E3 I moi drodzy, goniec E3 jest e, Jakby to powiedzieć Żeby to źle nie zabrzmiało Takim błędem który, który, który można by było wykorzystać, ale od razu powiem, bardzo trudna sytuacja do um, ogarnięcia niesamowite teraz posunięcie mógł zagrać Janek, bo Janek zagrał w ogóle wieża D3, ale można byłoby kapitalnie tutaj przeciwnika przycisnąć w sposób strategiczny jaki ruch można zagrać białymi otóż posunięcie to A4 Wydawałoby się takie zwykłe posunięcie. Słuchajcie, cały myk polega na tym, że nie wpuszczamy tu skoczka, przytrzymujemy pionka A5, w którego celuje goniec. Nie możemy oczywiście tego zdobyć, bo zobaczcie, że goniec D4 jakby zagrał czarny, to ta wieża mogłaby powiedzieć, no trochę mi tu ciasno, ale gramy B3. I chodzi o to, że czarne nie mają na, tej, na tym skrzydle hetmańskim kompletnie żadnej kontrgry, nawet jakby czarne zagrały skoczek b7, powiedzmy, to byśmy wymienili wieżę i byśmy grali na tym skrzydle, para gońców się otworzyć, a chodzi o to, że tutaj nie ma jak, e, nie ma jak po prostu tego za bardzo obronić, a goniec cały czas celuje w, no, w słabość w tym momencie. Tak bym to ocenił, jednak Janek zagrał wieża na d3, goniec na d4, wieża dała szacha, król c6, no, i tutaj nasz rodak zbił pionka. Ale na długo się nie ma co cieszyć z tym pionkiem, bo jest wieża A8. No, i w tym układzie, jeżeli na przykład goniec by wrócił, i ja się zgadzam, jest pionek więcej, pewnie dużo szachistów by tak zagrało. Tylko że na tym poziomie tutaj czarne już wiedzą, co dalej grać. Po posunięciu F5 grozi wzięcie pionka, więc raczej trzeba by było wybić i ta pozycja jest po prostu równa, mimo że tego, że jest pionek więcej u białych. Dlaczego? No dlatego pewnie że też, że nie ma jak progresować tym pionkiem przede wszystkim, a tutaj już można czarnymi się powoli rozpychać, wybijać, jakaś tam wieża f8, no i mogłyby się robić takie nieprzyjemności, powiedzmy. W tej sytuacji wieża dała szacha na b6, król, D, król nie na c7, przepraszam, król zagrał na d7, wieża a6, wymiana, wymiana, Tutaj na, B, na B2 posunięcie A4, C4. No i <laughs> ta pozycja jest mikro lepsza dla białych oczywiście, ale już nie tak dobra jak wcześniej. E, jak grały tutaj dalej, e, jak grali zawodnicy. Ja troszeczkę szybciej przestawię, gdyż te posunięcia myślę, że są... Po prostu dobre z jednej i z drugiej strony. Próba tutaj dojścia królem do Pionka, zbicia go jest jak najbardziej słuszna. H4, troszeczkę takie też posunięcie, no tak rozpychające się na skrzydle królewskim. Król E2, król C6, goniec z powrotem, goniec C1. Tutaj goniec próbuje szczęścia na polu F6, goniec na G5 broni, król D1, król D7, wrócił goniec. Tutaj a5 podważenie. No i tutaj król już oczywiście może troszkę bliżej zmierzać. Goniec f4. I co ciekawe, Janek nie zagrywa posunięcia h3, tylko król c2. No bardzo ciekawy ruch, dlatego że nawet po wybiciu tutaj na h2, król zagrałby na c3. I na przykład po ruchu f5, po wybiciu, po wybiciu wybijamy na c4. No pozycja jest raczej remisowa raczej remisowa, ale jeszcze białe miały oczywiście mikro szanse, żeby tą pozycję wygrać. Mimo wszystko, jednak w tej sytuacji F5 nastąpiło od razu na co? Król zagrał na C3, bicie bicie, skoczek zbił, król zbił, z powrotem szach, król B4 i goniec wziął na h No właśnie, widzimy, że teraz pionek jest więcej u czarnych, lecz spokojnie, para gońców tutaj sobie krzywdy nie da zrobić. To nie jest przegrana białych absolutnie. Goniec e2, e4, bardzo ważny ruch, żeby goniec nie miał tutaj opcji, żeby atakować króla. Król c5, no i tutaj e, troszeczkę tych szachów e, gońcami nastąpiło, e, manewrów. Goniec znowu zagrał w to samo miejsce. Pionek poszedł do góry, goniec d6, a7. No i tutaj już panowie wiedzieli, że po tych posunięciach następuje po prostu remis. Król się zbliżył, skoczek wziął pionka. No i partia zakończyła się dokładnie w ten sposób. No cóż, bardzo duża szansa przed Jankiem w tej partii była. Trudno, ale nie ma co. To jest dopiero pierwsza runda. Remis to nie jest zły wynik w turnieju ośmioosobowym. Dzięki serdecznie za uwagę. Przypominam o komentarzach pod filmem, dużo niespodzianek, do wygrania upominków. Może jeszcze zrobimy jakiś turniej i przypominam, śledźcie Szachuś na Facebooku. Tam będą wszystkie wszystkie informacje. Do zobaczenia, cześć!